Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Lutowania Szydełkami. Dzisiaj na tapecie mamy Renault Kangoo 1.4, benzyna w gazie. Co dzisiaj będziemy robili? Weźmy się dzisiaj za oświetlenie, podświetlenie wskaźników deski rozdzielczej, bo część nie działa, część działa i teraz trzeba posprawdzać wszystkie żarówki i po prostu powymieniać. Do sprawdzenia dzisiaj sobie użyjemy miernika, czyli omomierza praktycznie, nie? Po zwarciu na przykład omomierza, pokazuje wartość, nie? Czyli przechodzi. No i sobie jedziemy z żaróweczkami. Tu mamy taką, jedziemy dalej. Tak robimy przejście. Działa. Dobra. I ją wkręcamy sobie. Tutaj. O, nie uciekaj mi. Chciałem uciec. O, Jezu, to będzie pieprzenia. Chwila, muszę wyciągnąć wtyczki, bo tak to ja sobie nic nie posprawdzam. O, jedna wtyczka. Druga wtyczka. Kurde, jak zaskoczą, to siedzą. Dobra. Dobra. No i sobie jedziemy, teraz będzie lepiej. I sobie jedziemy z wymianą żaróweczek tu z tej strony. Tak. Wskaźnik sobie postawimy tutaj, żebym widział cokolwiek. O. Albo tu. Tak, tu. Tu to mi spadł. Dobra, jeszcze raz go weźmiemy na tapetę tu. Dobra. I sobie sprawdzamy żaróweczkę. Jedziemy. A dlaczego tak? No po prostu nie wiem, mi się wydaje, że połowa żarówek mi nie świeci i to jest właśnie problem. No teraz to mi czarny kabel uciekł. A, to jest złośliwość rzeczy martwych. Dobra, mam go, dorwałem go. I teraz sobie sprawdzamy, nie? Czy jest przejście w żaróweczce. Czyli stykamy z tej strony. Stykamy z tej strony. Jest przejście, na wskaźniku ładnie pokazało. Dobra, montujemy kolejną sobie tutaj. C. No, jak ja sobie posprawdzam, to przynajmniej będę wiedział, że są dobre te żaróweczki i że będą świecić. Dobra, bierzemy następną żarówkę. Robimy to samo. Z jednej strony. Z drugiej strony. No i żaróweczka jest niespewna, nie pokazuje przejścia. Bierzemy sobie następną żaróweczkę. Do mnie patrzyłem, czy idzie wymienić te same